Cześć wszystkim. Ostatnia noc była kiepska i no już tak trochę wysiadam. Za dużo tych nocek takich kiepskich jest. Nie jestem w stanie nic robić w ciągu dnia. A nie wiem, jak to jest u waszych dzieci, jeżeli macie dzieci z autyzmem, ale jest coraz gorzej tak naprawdę z Flavio, bo budzi się bardzo wcześnie i tak jak kiedyś z powrotem szła spać po paru godzinach, teraz jest obudzona do samego rana. A dzisiaj było 1:30. Zeszłyśmy sobie do salonu, do kuchni. Sama nie wiedziała tak naprawdę, gdzie chce iść. Ja jestem dętka. Po prostu dętka. Nie wiem, jak mi się udaje prowadzić samochód. Nie wiem. To jest chyba tylko takie wymodlenie, żeby dojechać. A nie jestem w stanie spać w ciągu dnia. Po prostu nie potrafię. Nie potrafię. I czekam na wieczór jak na zbawienie. Po prostu. Najgorsze jest to, że jak często te noce się zdarzają, tak. No to coraz gorzej się czuję fizycznie. Po prostu nie wyrabiam. Na psychikę mi siada równo. No, to taki jeden z gorszych dni, co mam dzisiaj. Czekam na Flawię. A zaraz szkoła się skończy. Zobaczymy, co będzie jutro. Na razie.